Panie, przeznacz ofiarę na działalność naszej parafialnej Caritas, ofiarę od 20 i od 30 zł. Bardzo dziękujemy za tę pomoc, podejmowane inicjatywy i wszelką życzliwość. Pragniemy prosić o produkty do paczek wielkanocnych dla potrzebujących z naszej parafii. W najbliższym czasie pojawiają się kosze w sklepach na terenie parafii oraz w namie, a doraz Bóg zapłać za Waszą ofiarność. Tradycyjnie w niedzielę Panową w Osłumie będzie organizowany konkurs Pana. Pojawiła się inicjatywa modlitwy różańcowej za ojczyznę. Różaniec będzie odnawiany w namie adoracji pół godziny przed wieczorną mszą świętą. Zapraszamy do wspólnej modlitwy w tak pilnej i ważnej sprawie, o czym słyszeliśmy również w liście przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski. Zachęcamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych Droga Krzyżowa w Kościele Parafialnym w piątki o 15.15 o godzinie 17.00. Gorzkie żale w niedzielę o 16.00 w kaplicy w Piekiełku. W piątek Droga Krzyżowa o godzinie 18.00. Gorzkie żale w niedzielę o 15.00. Droga Krzyżowa ulicami Tymbarku, której pragniemy modlić się za ojczyznę, planowana jest na piątek przed niedzielą Panową. Ponadto w tym tygodniu kancelaria parafialna przynabędzie tylko po wieczornej mszy świętej. We wtorek o godzinie 18.00 w PCQ spotkanie w duchach młodzieży przygotowujące się do sakramentu bierzmowania. W środę o poprowadzenie różańca prosimy Róży Kobiet Matki Bożej Królowej, zelatorka Maria Kuźnik. W piątek o godzinie 18.30 zbiórka lektorów, w sobotę o godzinie 10.00 próba zespołu Maria Maria. O soboty przed wieczorną mszą świętą nowenna ochronę życia nienarodzonych i w intencji naszej ojczyzny. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej prócz tygodników dostępnej jeszcze numer dwumiesięcznika Historia Kościoła oraz promyczek dobra i mały promyczek dla najmłodszych. Intencje przerwy na ten tydzień. Jutro o 7.00 za zmarłego Henryka Kozińskiego. We wtorek o 7.00 za zmarłego Władysława Matanda. W środę o 6.30 za zmarłą Teresę Śliwa. O 7.00 za zmarłego Józefa Kitra. W czwartek o 7.00 za zmarłą Marię Gwizdowską. W sobotę o 6.30 za zmarłego Józefa Kitę. O 7.00 za zmarłego Józefa Zastawny. W niedzielę o godzinie 11.30 za zmarłego księdza Edwarda Nielsa w 30. dzień po śmierci. Ponadto w tym tygodniu poza parafią przeofiarowano na zmarłych Kazimierza Dyrka, Jana Bartulkiewicza, Zofię Sędzik, Stanisława Sarny. Dusze zmarłych włączamy do modlitwy wiernych